Witajcie, rodzinko. To jest nasz nowy dom. Podoba się wam, dziewczyny? Tu jest świetnie, mamo. Trojaczki wydają się szczęśliwe, co oznacza, że rodzice też są szczęśliwi. Dziewczyny, rozejrzyjcie się. Tata i ja musimy wyjść. Trojaczki są takie mądre. Zawsze można na nie liczyć. Chwila. A gdzie są naprawy i meble? Rodzice obiecali nam nowy pokój. A tu jest totalny bałagan. Tak, rodzice najwyraźniej przesadzili z nowym domem. Ale wciąż jest wyjście. Nie panikujcie, dziewczyny. Same wyremontujemy ten pokój. I możemy poszukać pomysłów na projekt w internecie. Co myślicie o tym projekcie? Wygląda świetnie. Zacznijmy od razu. Młode budowniczki mają dużo szczęścia. Jest tu dużo materiałów budowlanych. Zacznijmy od najważniejszego. Zróbmy stelaż do potrójnego łóżka piętrowego. W końcu przydały się lekcje piłowania taty. Lucy i Magda będą składać ramę. Muszą pamiętać, żeby za mocno jej nie przyciąć. Na budowie zawsze przyda się miarka. Dziewczyny ciężko pracują. Są urodzonymi budowniczymi. To właśnie oznacza bycie prawdziwym zespołem. Trzymaj to, Lucy. Chodź, siostrzyczko. Ustawimy to tutaj. A to zdjęcie powinno być tu. Te trzy siostry są tak różne. To trudne, ale wygląda na to, że nic się nikomu nie stało. Rama części sypialnej jest gotowa, więc zacznijmy budować pierwsze piętro. I będziemy potrzebować tych palet. Mamy te duże ławki. Chodźcie szybko, dziewczyny. Musimy się naradzić. Zrobimy mini salon na pierwszym piętrze. Dobry pomysł, Pola. Od czego zaczniemy? Zróbmy biurko dla naszej prymuski Magdy. Baza już jest. Wystarczy pomalować. Powinna być różowa. Do pracy, dziewczyny. Przy tym biurku możesz odrabiać lekcje i urządzać herbatki. Piękne i praktyczne. A teraz zaprojektujmy łóżka. Trochę sklejki, młotek i gwoździe. To wszystko, czego potrzebujesz. Trojaczki mają już prawie wszystko gotowe. A teraz przetestujmy nasze inteligentne łóżko. Tak, mechanizm działa. Przejdźmy na drugie piętro. Zacznijmy od naprawienia tych belek. Dobra robota, Magda. Brawo, ale jeszcze się nie odprężaj. W projekcie było trzecie piętro. Lucy i Pola zrobią teraz wszystko. Dobrze, że nowy dom miał te materace. Nie obeszłoby się bez nich. Możecie teraz spać na tych łóżkach. W międzyczasie Magda wykona dekorację stołu. Świetnie sobie radzi, ale siostry mają lepsze rzeczy do roboty. Projektują tanią windę dla Lucy. Szachownica z taśmy maskującej? To oryginalny pomysł. A metalowa rura jest już na miejscu. Pozostało tylko to naprawić. Hurra! Wspinaczka na trzecie piętro to prawdziwa przygoda. Już tam jestem. Lucy, tu jesteś. Cześć! Ale wciąż jest dużo do zrobienia. Idziemy dalej. Te ławki są strasznie niewygodne, prawda? Lucy, trzeba je trochę zmiękczyć. Chodźcie za mną. Poduszek nigdy za wiele. Tak jest znacznie wygodniej. A Magda ma już gotowy stół do szachów. Wygląda cudownie. Zagramy w szachy, dziewczyny? O, to świetnie. Zróbmy sobie przerwę i zagrajmy. Pola gra białymi. Szachy to poważna gra. Napięcie sięga zenitu. Nerwy na krawędzi? Kto wygra tę walkę? Nikt nie pokona Magdy w szachach. Szachmat, siostro. Dobrze. Żadnych więcej gier umysłowych. Czas zabrać się do pracy. Pomalujmy nasze łóżko. I niech każdy wybierze własny projekt. Magda będzie miała białą przestrzeń. Pola różową. A Lucy wybiera czerń. Praca w re. Lucy już zaczęła swój odważny projekt. Na pierwszym piętrze rządzi słodycz. Ale ta biała ściana wydaje się trochę nudna, prawda? Właśnie tego jej brakuje. Dla pewności wzmocnijmy to śrubami. Teraz możemy rysować na tablicy, a Pola może użyć tej drabiny. Teraz łatwo jest dostać się na drugie piętro. Dalej, Lucy, pociągnij! Oto bajeczny wystrój. Pokój będzie teraz wyglądał zupełnie inaczej. O, jest tak późno. Prześcieradła, tego brakowało. Dobranoc, dziewczyny. Zgadza się, to był bardzo pracowity dzień. Czas się przespać. Składamy nasz stolik do gier. Opuszczamy łóżko i gotowe. Słodkich snów, siostro. To twój koc.
a ja idę do siebie. Trojaczki świetnie się dzisiaj spisały. Ale praca będzie dalej trwać od rana. Nie wszystko jest jeszcze gotowe. Pierwsze piętro poświęcone jest nauce. Teraz jest tu tak przytulnie. Magda zna się na naukowych wnętrzach. Wiedza jest na pierwszym miejscu. A na drugim piętrze brakuje słodyczy. Dodajmy te różowe zasłony. I więcej brokatu. A na ścianie powiesimy naszych największych idoli. I niech te błyszczące serca dopełnią wnętrze. Rezultat jest różowy, miękki i puszysty. A trzecie piętro będzie ciemnym królestwem. Tak jak lubi Lucy. Ale trochę światła nie zaszkodzi. Te czarne światełka idealnie pasują do projektu. I kilka drobiazgów dla harmonii. Wyszło w sam raz. Chodźcie, dziewczyny. Herbatka czeka. Świetny pomysł na śniadanie. Już idziemy. Smacznego, dziewczyny. Pyszne. Jesteś cudotwórczynią, Magda. Dziewczyny, po śniadaniu musimy odrobić lekcję. Gotowe? Oczywiście, siostro. Wyjmijmy książki. Magda jest niepoprawna. Ona wciąż chce się uczyć, ale to strasznie nudne. Pola, może uciekniemy? Chciałabym Lucy. Niestety, wszyscy uczniowie wyjechali. Hej, poczekajcie na mnie! A może złożymy wizytę na drugim piętrze? Tu jest tak miło. To są prezenty dla was, dziewczyny. Przymierzcie je. A teraz dla zabawy zróbmy makijaż. Pola jest w tym dobra. Nawet Magda zapomni teraz o nauce. Podoba ci się, siostrzyczko? O mój Boże! Ale to nawet ciekawe. Dziękuję, dziewczyny. A co powiecie na wizytę na trzecim piętrze? Niesforna Lucy świetnie się tu bawi. Zacznijmy od konsoli. No dalej, dziewczyny. Dacie radę. Dalej! I mamy remis. Trzecie piętro to strefa gier. Jak podzielić się zabawką? Oczywiście bójką. Ups, odleciała. Ale Magda dopilnuje, żeby wszystko było w porządku. To ciekawa gra. Wsiadaj do kosza. Ciekawe, kto wygra. Lucy czy Pola? Dziewczyny, to wasze muszelki. I zaczynamy grę. Jest tak gorąco. A Lucy ma pierwszy punkt. Ale Pola tak łatwo się nie podda. Jeszcze jedna próba. To nie ma sensu. Lucy jest w tym najlepsza. Mamy zwyciężczynię. I zasługuje na specjalną nagrodę. To dla ciebie, siostrzyczko. Za niesamowitego cela. Ale będą też nagrody pocieszenia. Pola nie starała się tak bardzo na darmo. Zróbmy sobie krótką przerwę od gier i zjedzmy przekąskę. Magda ma przerwę techniczną. Kto jest makołyki? Podziel się, Magda. Jasne, Lucy. Częstuj się. Ale nie tak łatwo dostać się na trzecie piętro. Co tu robić? Potrzebujemy mini windy. Łatwiej się nie da. Przymocujmy ją do łóżka. Niezawodność jest najważniejsza. A potem budujemy koszyk. Łap to, Magda. Winda jest już na miejscu. Musimy przygotować smaczną paczkę dla siostry. Gotowe. Pociągnij, Lucy. O tak, smakołyki są już na miejscu. Winda to bardzo przydatna rzecz. Hej, Lucy, ja też chcę ciastka. Jeśli nie chcesz dzielić się słodyczami, musisz wymyślić zabawny dowcip. Złap to, Pola. I smacznego. Slime. Klasyczna Lucy. Wielkie dzięki, siostrzyczko. Dowcip okazał się sukcesem. Rodzice w końcu wrócili. Dziewczyny, jak to wymyśliłyście? Wygląda świetnie. Na trojaczki można liczyć. Ze zrujnowanego pokoju zrobiły trzypiętrowy pałac. Dziewczyny, mamy dla was niespodziankę. Będziecie bardzo podekscytowane. Poznajcie swoją nową siostrę, Kingę. To niesamowita wiadomość. Będą musiały zbudować czwarte łóżko. Ale trojaczki na pewno sobie poradzą.